Kiba Inuzuka i Akamaru to drużyna, o którą prosiliście nadzwyczajnie mocno w komentarzach, także zapraszam na 10 ciekawostek o tych wariatach. Imię Kiba oznacza kieł, a jego nazwisko Inuzuka psie wzgórze. Jego nazwisko ma także odniesienie do japońskiego psa samuraja, właśnie Inuzuki. Hobby Kiby jest chodzenie na spacery z Akamaru. Ten shinobi jest takim psiarzem, że je razem z Akamaru, przygotowuje mu jedzenie, kąpie się z nim, śpi w jednym łóżku, a nawet na misji dał mu własny śpiwór. Chciałby ponownie stoczyć walkę z Naruto. Moim zdaniem teraz tym bardziej nie miałby szans, ale jego sprawa. Jego ulubionym jedzeniem są wołowina, stek, chrupki i chrząstki, a najbardziej nie lubił wszystkiego, co nie jest trudne do pogryzienia. Kiba i Akamaru mają urodziny w tym samym dniu, czyli 7 lipca. Jest to także data japońskiego święta Tanabata, w którym spełniają się marzenia. W omakę 94 odcinka Naruto Shippuden Kiba przyznał, że nie zauważył tego, że Akamaru strasznie urósł. Gdy Naruto mu to uświadomił, ten stwierdził, że może być to prawda, w końcu pies potrzebuje więcej szamponu, wychodziło z niego więcej kłaków, no i gdy skoczył mu na głowę, stracił przytomność. Na końcu oznajmił, że nie mógł tego zauważyć, skoro nadal jest biały, kudłaty i ma czarny nos. Kiba był narażony na pierdy Naruto 3 razy. Pierwszy raz wszystkim doskonale znany podczas walki na Chunina, drugi gdy próbowali znaleźć chrząszcza Bikoczu, a trzeci gdy podróżowali razem z Yamato. Kiba swoimi umiejętnościami zaimponował Kakashiemu na tyle, że powiedział on, że cały jego klan powinien być z niego dumny. Dzięki za oglądanie, to już na tyle w tym filmiku. Pamiętajcie, aby zostawić komentarz z propozycją co do kolejnych ciekawostek. Trzymajcie się, na razie, cześć!